płaca minimalna musi wzrosnąć zgodnie z ustawą i na pewno wzrośnie. Natomiast jest pytanie oczywiście, jak wysoka będzie od 2014 roku i minimalnie musi wzrosnąć o 88 zł, co wynika z założeń do przyszłorocznego budżetu i ze wzoru, który jest zawarty w ustawie minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Więc minimalnie musi wzrosnąć o 88 zł i dobrze by było dla gospodarki, a więc także dla samych pracowników, żeby nie wzrosła więcej, ponieważ to rodzi określone konsekwencje dla pracodawców, a więc i samych pracowników. Płaca minimalna rośnie co roku w zależności od tego, jak jest przewidywana dynamika PKB oraz inflacja. Czyli mamy powiązanie rozwoju gospodarczego i wzrostu cen i to są założenia słuszne, ponieważ płaca minimalna powinna podążać właśnie za tymi wskaźnikami. Natomiast oczywiście problem jest potem z wykonaniem tych wskaźników. Gdy rząd założy zbyt optymistyczne PKB, a będzie niższe, wtedy płaca minimalna wzrośnie zbyt dużo. Natomiast jeżeli założy zbyt niską inflację, a inflacja okaże się wyższa, wtedy płaca minimalna wzrośnie o zbyt małym stopniu i pracownicy będą pokrzywdzeni. To jest właśnie ta bolączka prognoz, które nie zawsze się sprawdzają, a polskie Ministerstwo Finansów ma to do siebie, no, że z tymi prognozami budżetowymi często niestety ma kłopot. Minimalne wynagrodzenie pobiera około 3% zatrudnionych, więc nawet gdybyśmy podnieśli to minimalne wynagrodzenie o kilkaset złotych, to globalnie fundusz płac nie wzrośnie tak bardzo, aby wspomóc właśnie PKB poprzez większe spożycie indywidualne. Natomiast koszty prowadzenia działalności gospodarczej, na przykład składki na ZUS prowadzone przez samozatrudnionych tak zwanych, będą na tyle wysokie, że część przedsiębiorstw może po prostu wypaść z rynku, więc to się po prostu nie opłaca. Powiedział Pan, że płacę minimalną otrzymuje 3% pracowników w Polsce. Skoro to tak mało, to dlaczego tak dużo się mówi o problemie płacy minimalnej? No właśnie, głównie przez tak zwane podwiązki, ponieważ od wysokości płacy minimalnej jest ustalonych bardzo wiele różnych innych wskaźników. Na przykład płaci się opłata za przedszkola w Warszawie publicznej jest powiązana z płacą minimalną, czy też właśnie wspomniane już składki na ZUS odprowadzane przez samozatrudnionych. Więc to jest problem właśnie tego typu. Poza tym trzeba pamiętać o jeszcze innym efekcie. Jeżeli ktoś zarabia dzisiaj na przykład 2000, a płaca minimalna by zaczęła wynosić 1900 zł, to on także zaraz będzie chciał podwyżki i ta presja płacowa wzrośnie, a nie będzie powiązana z wskaźnikami ekonomicznymi, co jest zawsze szkodliwe dla gospodarki, bo płace oczywiście powinny rosnąć, oby rosły jak najszybciej, ale zawsze to musi być poparte ekonomią, a nie administracyjnymi decyzjami.